Cześć, witam Was na moim kanale Trendy Okulary i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o soczewkach właśnie z taką niebieską powłoką, jakie mam dzisiaj na oczach. Teraz, co chwilę w zasadzie, możemy zobaczyć w telewizji osoby, które posiadają takie okulary właśnie z niebieską powłoką i możemy coraz więcej osób spotkać na ulicy. Nie powiem, że to stało się modne, ale zostało to wymuszone przez to, w jakim dzisiaj środowisku spędzamy czas i jak dzisiaj pracujemy. Takie niebieskie soczewki z niebieską powłoką polecane są właśnie dla osób, które przebywają w światłach LED-owych, w takim oświetleniu LED-owym, które pracują przy komputerze, dla osób, które korzystają z urządzeń mobilnych, czyli z tabletu, z komórki, a teraz wydaje mi się, że wszyscy z nas bardzo dużo czasu spędzają właśnie przy komórce, bardzo dużo czasu spędzają podczas właśnie korzystania z takich urządzeń elektronicznych. Czy nawet korzystamy w tej chwili dużo z telewizji, tak? Dużo osób jeszcze wciąż ogląda przez spory okres czasu telewizję, więc jeżeli mamy telewizor LED-owy, to on też będzie emitował takie niebieskie światło. Więcej o niebieskim świetle i o takich negatywnym wpływie jego na nasze oczy i generalnie na nasze ciało znajdziecie na blogu. Ja ten wpis podlinkuję na pewno w komentarzu. Ja chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak ta powłoka wygląda, co widzicie tutaj na załączonym obrazku. I chciałabym Wam odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawiły się w komentarzach do tego wpisu na blogu. Natomiast zacznę od tego, że taka powłoka może się nazywać różnie w różnych firmach. Ja na blogu zatytułowałam to jako soczewki Blue Control i to są soczewki z firmy Hoya. Natomiast w innej firmie może to się zupełnie inaczej nazywać, ale będzie to ta sama technologia, ten sam sposób działania. Ja akurat tutaj w tych swoich okularach mam soczewki z firmy Shamir i tutaj te soczewki nazywają się Blue Shield. Ok, no to przejdźmy do pytań. Pytań są trzy. Więc teraz tak, pierwszy. Czy soczewki Blue Control nadają się do czytania i do tradycyjnego noszenia, na przykład podczas jazdy samochodem i korzystania z komputera? Ja jeżeli noszę okulary w ten dzień, który je zakładam, bo przyznam szczerze, że częściej korzystam chyba z soczewek kontaktowych, to noszę je cały czas i nie odczułam żadnych negatywnych skutków, że nie wiem, podczas czytania czy podczas jazdy samochodem. Jedyne co, to możemy mieć wrażenie takich odbić od tego niebieskiego światła, ale to o tym powiem za chwilę. Więc moim zdaniem i z mojego doświadczenia spokojnie, jeżeli macie takie okulary, to nie stosujecie ich tylko do komputera, ale korzystacie z nich spokojnie przez cały dzień. Kolejne pytanie, a w zasadzie chyba takie zastrzeżenie. Anna pisze, że zakupiła takie soczewki z tą powłoką i nie jest zadowolona. Ze względu na to, tak, nie mogę nawet zdjęcia sobie zrobić, gdyż powstaje światło niebieskie, fioletowe na szkłach i nie wygląda to ładnie. Tutaj już do Waszej oceny, wiadomo, że będą tutaj odbicia, bo odbicie szczątkowe w tych soczewkach tego antyrefleksu, tak jak widać, mnie się tutaj odbija światło wpadające z okna. I tutaj widać, że to jest takie mocne niebieskie odbicie. Przy soczewkach z tradycyjnym zielonym antyrefleksem ono będzie bardziej zielone. Ale no ja tutaj, mnie to na przykład nie przeszkadza. To już kwestia Waszego gustu, tego w czym się dobrze czujecie i tego, czy Wam się to po prostu podoba. Mnie to osobiście nie przeszkadza. Kolejne zapytanie dotyczy komfortu użytkowania na co dzień. Ktoś tutaj zacytował zdanie z forum, gdyż podczas jazdy samochodem w nocy pojawiają się niebieskie linie i antyrefleksy. No chodzi pewnie tutaj o odbicia. Cały czas ktoś widzi dwie niebieskie kropki.
przy sztucznym świetle punktowym zauważam niebieskie refleksy lub poświaty obok punktów sztucznego światła. Powiem tak, zdarza mi się to też przy takich nietypowych właśnie jakichś odbiciach, kiedy światło pada, nie wiem, pod jakimś takim kątem z góry. W łazience na przykład tak mam, że widzę faktycznie dwa takie niebieskie odbicia od żarówek czy tam od reflektorów. Natomiast no, mnie to osobiście nie przeszkadza. Do tego spokojnie można się przyzwyczaić. I dla mnie to nie jest jakiś taki dyskomfort większy. To natomiast, na co ja bym zwróciła bardziej uwagę, jako takie kolejne zastrzeżenie, bo tutaj w tych pytaniach bardziej pojawiają się zastrzeżenia, to to, żebyśmy uważali, zamawiając takie soczewki, jeżeli dużo pracujemy ze światłem. Może nie ze światłem, z kolorem, przepraszam. Jeżeli dużo pracujemy z kolorem, jeżeli porównujemy na przykład kolory, porównujemy kolory tego, co jest na dobrze wykalibrowanym monitorze z wydrukiem, czy musimy jakieś kolory bardzo precyzyjnie dobierać, to może to być problem podczas naszej pracy, bo takie soczewki lekko nam zmieniają odcienie, zmieniają kolory. Patrząc przez nie, widzimy bardziej trochę na żółto. Podkreśla nam się kontrast, ale przez to ten odcienie takie białego, jeżeli byśmy mieli, one będą już wpadały w ciepłe odcienie, w taką żółć. Więc to bym dla osób, które pracują na takiej bardzo precyzyjnej grafice, raczej z tych względów odradzała. Ale tak poza tym, ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tych soczewek. Czuję różnicę, że oczy mi się mniej męczą, nie mam takich problemów później, nie wiem, z zaśnięciem. Dzięki temu, że te negatywne promienie niebieskiego światła, które wpadają do oka, są wygaszone. W zasadzie myślę, że to wszystkie takie pytania, z którymi się najczęściej spotkałam, najczęstsze zastrzeżenia. Jeżeli macie jakieś swoje zastrzeżenia, swoje pytania, chcielibyście na temat tej powłoki uzyskać więcej informacji, zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście napisali to w komentarzu poniżej. Nie zapomnijcie też o tym, żeby dać łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. I zapraszam na bloga, tam znajdziecie więcej informacji odnośnie tej powłoki. Jeżeli to, co mówię, to, co Wam opowiadam, jest dla Was przydatne, nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, wtedy będziecie cały czas na bieżąco. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć, do zobaczenia.